Bóg jest garncarzem, a my jesteśmy gliną. Dwie rzeczy są piękne. On, Twórca, i my, przez Niego tworzeni, uczestniczymy w relacji i w więzi. Bóg w tej relacji bliskiej wytwarza coś pięknego w Twoim i moim życiu. Chciałbyśmy zaczęli od słowa z Psalmu 105 wiersz 4 i 5. Szukajcie Pana i jego mocy, szukajcie jego oblicza nieprzerwanie. Pamiętajcie o cudach, których dokonał, o znakach i rozstrzygnięciach przez niego ogłoszonych. Kochani, jak dobrze jest przypominać sobie co zrobił dla nas Bóg. I dzisiaj zapraszam was do takiego przypominania, aby to co najważniejsze zawsze było najważniejsze. Oczywiście to jest wielkie hasło, niezwykle poruszające, niezwykle Ukierunkowujące w, na, w nas to myślenie, aby zastanowić się. Dzisiaj chciałbym coś z tego hasła powiedzieć, głównego. Chciałbym przypomnieć o pewnym darze, o którym chyba czasem zapominamy. Chciałbym przypomnieć o darze uczniostwa. Tak. Nie pomyliłem się. Uczniostwo. To dar. Uczniami się nie rodzimy, ale gdy się narodzimy, my uczniami stajemy się, gdy uwierzymy w Jezusa Chrystusa. Ale jest to dar. Nie z naszej zasługi, nie przez Twoje i moje osiągnięcia. I chciałbym, abyśmy sięgnęli teraz do tekstu głównego, zapisanego w pierwszym liście Jana, w rozdziale pierwszym wiersz od pierwszego do trzeciego. Ogłaszamy Wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czemu się przyglądaliśmy, i dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do Słowa Życia. Życie bowiem zostało objawione. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy Wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i co usłyszeliśmy, przekazujemy Wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem. I z Jego synem, Jezusem, Chrystusem. Tych kilka wierszy mówi wszystko o tym darze uczniostwa. Jest wypełnione mnóstwem ciekawych myśli, godnych rozważania. Niesamowite słowa. Jan i apostołowie widzieli Jezusa fizycznie, mogli dotykać wręcz go. Spędzali z Nim czas, słuchali Jego słów, widzieli wszystkie Jego niezwykłe czyny, dzięki którym objawiał On moc, swoją moc. Jan w tym liście daje przez te słowa temu świadectwo. I mając ten tekst widzimy, że uczeń to ktoś, kto jest ze swoim mistrzem, kto jest ze swoim mistrzem, to ktoś, kto patrzy na Niego, kto Go słucha. Uczy się od niego, naśladuje go, przekazuje innym to, czego nauczył się od mistrza, aby wraz z, z nami mogli tworzyć jedną wspólnotę. Jak pięknie w kilku zdaniach. Może moglibyśmy pójść do domu, nie? Powiedzieliśmy bardzo ogólnie, a teraz zechciejmy przejść przez tę głębię tekstu tego z pierwszego Listu Jana. Po pierwsze, Uczeń jest ze swoim mistrzem. Podkreślam, uczeń jest ze swoim mistrzem. Uczeń jest ze swoim mistrzem i patrzy na swego mistrza. Bacznie obserwuje styl życia nauczyciela. Wiecie, to robią nasze dzieci. To my robiliśmy, gdy byliśmy dziećmi. Patrzyliśmy na naszych rodziców. Taka jest reguła życia. To ważne, na co patrzysz i na kogo patrzysz. Będziesz widział dokładnie to, na co patrzysz i będziesz stawał się tym, na kogo patrzysz. To prosta zasada. Jeśli patrzę teraz na Was, to widzę Was. I co widzę? Widzę Was. Należący do Chrystusa, i napawam się Waszym widokiem i rozkoszuję się tym, że tak duża grupa to są tutaj uczniowie Jezusa Chrystusa. Jeśli patrzysz na siebie, to widzisz siebie. Jeśli patrzysz na Jezusa, to widzisz Jezusa. Kiedy mówi się o rozwoju dziecka z perspektywy tzw. psychologii rozwoju, to podkreśla się, że rozwój dokonuje się przez kontakt. I przez komunikację z innymi ludźmi. Czy inni stają się dla nas lustrem? Tak się dzieje, kiedy dziecko jest małe, zwłaszcza i patrzy na swoich rodziców. Rodzice są lustrem i właściwie ich reakcje względem dziecka kształtują to dziecko. Ich reakcje są ważne, bo ono się może przeglądać w rodzicach, w ich, w ich reakcjach. To są te informacje, które do nich docierają. One odkrywają przez rodziców, kim są, jak, jakimi są. Dziecko się przegląda, tak mówiąc w cudzysłowie, w oczach rodzica. Uczeń Jezusa Chrystusa przegląda się w oczach Jezusa. I właśnie patrząc w oczy Jezusa, będąc Jezusem, On odkrywa, że źródłem Jego tożsamości jest sam Chrystus Jezus. I kiedy jest z Jezusem, odkrywa, czym jest Jego tożsamość, kim jest. I to właśnie rozumienie swojej tożsamości, rozumienie tego, kim jestem w Chrystusie, jest decydujące o Twoim i moim życiu z Bogiem. To, mówiąc ładnie, jest... Sedno sprawy, bo w życiu postępujemy zgodnie z tym, kim jesteśmy. To, kim jesteśmy, ma wpływ na całe nasze życie, na nasze codzienne funkcjonowanie i na ostateczny bilans, którego dokonujemy w drugiej połowie naszego życia. Nie wiem, jak Wy, ale ja jestem w takim okresie, kiedy jestem na etapie. Dokonywania poważniejszych bilansów w swoim życiu. Niesamowite, co z tego wyjdzie, jeszcze nie wiem. Jeśli nie będziesz rozumiał, kim jesteś, jeśli będziesz rozproszony w swoim myśleniu o sobie, jeśli będziesz rozproszony w rozumieniu, kim jesteś, to będziesz również rozproszony w tym, co i jak mam robić, co i jak mam działać. Będziesz miał problem z tym, będziesz miała problem z tym. Dlaczego? Bo właśnie ten brak pewności co do siebie bardzo wpływa na naszą, nasze życie i może prowadzić do dezorientacji, zagubienia. Dlaczego? Dlatego, że właśnie nie wiesz, kim jesteś. A wtedy nie rozumiesz swojej roli i miejsca w świecie. A wtedy wybierasz się w wielką podróż życia, by odnaleźć siebie, by zrozumieć, kim jesteś. I czasem tak bywa, że spędzasz większość życia na poszukiwaniu siebie, trwając swój cenny czas, lokując swoją energię i siły w wątpliwe inwestycje. Jeśli nie rozumiesz, kim jesteś, to łatwo cię zwieść. Jeśli nie rozumiesz, e, kim jesteś, to łatwo cię uwikłać w rzeczy, w sprawy, w relacje z innymi. I te, te właśnie rzeczy, sprawy relacje będą pozbawiać się wolności, radości i pokoju, ograbiać się spełni życia w Jezusie Chrystusie. I właśnie, kiedy prowadzimy powołanych do wolności z moją żoną, to Bóg uczy mnie, uczy moją żonę, uczy każdą osobę ze zespołu i uczy ludzi, którzy przychodzą na wieczory powołanych do wolności, uczy tego, kim jesteśmy, kim jesteśmy w Chrystusie. I widzimy często, jak każdy z nas. Przechodzi różne etapy przyjmowania tej prawdy, kim uczynił nas Chrystus. Jak bardzo często wielu z nas tutaj boryka się z tym, by uwierzyć, że Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, że jesteśmy podobni do Niego, że w Chrystusie jesteśmy zaakceptowani, przyjęci, kochani, nieodrzuceni. Jak bardzo często mamy kłopot z tym wyrzec się kłamstw, które gdzieś zalęgły się w naszym sercu przez cały ciąg życia i mamy takie głębokie poczucie braku wartości. I jest trudno nam przyjąć prawdę, że w Chrystusie jesteśmy kimś cennym, jesteśmy Bożym dziełem, w Chrystusie jesteśmy współpracownikiem Boga. Jesteśmy przeznaczeni wręcz do przynoszenia nowego owocu, dobrego, wspaniałego, obfitego owocu. Bóg. Gdy objawia się w Twoim i moim życiu, to implantuje w nas, by tak powiedzieć nieładnie, językiem zbyt precyzyjnym, On wlewa w nas, tworzy w nas nowe życie. On martwych duchowo czyni nas duchowo żyjącymi i obdarza nas zdolnością duchowym DNA, abyśmy mogli być dziećmi bożymi i zrealizować pełnie możliwości bycia uczniem Jezusa Chrystusa. Bóg stworzył nas na swój obraz, na obraz Boga zostaliśmy stworzeni i ten obraz jest wystawiony przez Pana Boga w Tobie i we mnie, abyśmy stali się tym Bożym obrazem Boga przedstawionym temu światu. Bóg nie stworzył ciebie mnie jako klonów. Jesteśmy różni. Człowiek tworzy klony za bardzo nie przebije swoich możliwości. Bóg stworzy piękne dzieła, tak różnorodne, tak niezwykłe. Tylko ty możesz odbić Bożą chwałę tak, jak ty możesz. Ja tego nie zrobię za ciebie, a ty tego nie zrobisz za mnie. Diabeł chciał zburzyć ten Boży plan, ale Bóg zawsze działa kierując się miłością wobec człowieka, którego stworzył. I Bóg znalazł rozwiązanie. Posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas uwolnić i oczyścić, aby ten obraz Boga objawił się bez zakłóceń. Chcę dziś Cię do czegoś zaprosić, niezależnie od tego, na jakim etapie swojego życia jesteś, abyś uchwycił się, uchwyciła się mocno Jezusa. Po prostu był z Nim, była z Nim i przeglądał, przeglądała się w Jego oczach byśmy wpuścili go w różne sfery naszego życia, zwłaszcza tam, gdzie przegrywamy na razie, choć mamy zdolność, by wygrać. I abyśmy uczyli się odbijać to podobieństwo Boże, do którego Bóg nas powołał na tym świecie. I chcę powiedzieć, w Chrystusie Jezusie Ty to możesz. Niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą, czy jesteś starszą kobietą, starszym mężczyzną, czy w średnim wieku kobietą, mężczyzną, czy w młodym wieku, czy jesteś dzieckiem, nastolatkiem, kimkolwiek jesteś, ty możesz, ja to chcę mówić, mówić, mówić. A wy powiecie, amen, my możemy w Chrystusie. Ach, ta dopiero jest prawda. Nic tu z mojej siły, ale wszystko z Jego siły w nas i dla nas i przez nas. Tak więc nie twórz w swoim umyśle Boga na swoje podobieństwo, ale bądź po prostu podobny do Boga, będąc zapatrzonym w oczy Boga w Chrystusie Jezusie objawione. I wiecie, Bóg wie, co, mo co może stać się w naszym życiu w jego mocy. Diabeł też również wie. I właśnie diabeł przychodzi do nas i on jest największym naszym wrogiem, bo on nie kocha Bożego obrazu. On jest niszczycielem Bożego obrazu. I popatrzcie, on uderzył w naszych rodziców w ogrodzie Eden. On uderzył również, atakując tożsamość pana Jezusa Chrystusa podczas kuszenia na pustyni. I gdy przychodzi do Jezusa, popatrzcie, z czym przychodzi. Jeśli jesteś synem Bożym, uderza w jego tożsamość syna Bożego. Jeśli jesteś synem Boga, rozkaż, aby te kamienie zamieniły się w chleby. Przychodzi z konkretną propozycją. A Jezus mówi, idź precz. Albo odprawia go ze słowem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Boga. Szatan atakuje naszą tożsamość. On będzie zawsze to robił, będzie wzbudzał wątpliwości, będzie osłabiał naszą pewność. Teraz, gdy przyjąłeś Chrystusa, chcę to zapewnić. Już nie jesteś grzesznikiem, ale świętym, który może czasem zgrzeszyć. Uczymy się żyć w wolności. Uczymy się wybierać to, co słuszne. Uczymy się tej pewności, która płynie z Jezusa Chrystusa. I oczywiście jesteśmy świętym, świętymi nie z powodu swojej sprawiedliwości, bo takiej nie mamy, ani z powodu swoich zasług, bo jakie zrobimy, aby to osiągnąć, ani z powodu swojej dobroci. Ale tylko i wyłącznie z powodu zasług Chrystusa, Jego śmierci na krzyżu. Jesteś świętym, jesteś święta tylko z powodu zasług Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tylko z powodu zasług Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tak się dzieje. Twój wzrok, gdy patrzy na Jezusa, nie skupia się na tym, co możesz i nie możesz. Skupia się na tym, kim jest ten, do którego należę. On kocha gdy przeglądamy się w Jego oczach. On kocha, gdy mamy z nim relację. To znaczy, że nie musimy starać się być kimś, kim już jesteśmy dzięki Chrystusowi i w Chrystusie. Możemy przyjąć to, kim jesteś. Czy dzisiaj chcesz przyjąć tę prawdę Bożego Słowa o Tobie? Kim jesteś? Możesz to zrozumieć i przyjąć. Możesz przyjąć, bo gdy stałeś się nowym stworzeniem, gdyś stałaś się nowym stworzeniem, jesteś w Chrystusie nowym stworzeniem. I uwaga, przyjmować każdego dnia tę prawdę. Mamy krótką pamięć, bo diabeł będzie próbował wzbudzić wątpliwości, czasem bardzo wprost, a czasem subtelniej. Dlaczego tak ważna jest tożsamość? Bo gdy, nie, bo, gdy nie jesteś pewny, pewna swojej tożsamości, to tak naprawdę to nie wiesz, kim jesteś, nie wiesz, co cię określa, kim jesteś, i nie wiesz, co robić. Jak to mogę robić? Proszę, niech to zdanie ciągle na nowo brzmi w naszych uszach. To, kim jesteś, określa to, co robisz. Jesteś wolnym człowiekiem. Jesteś wolnym mężczyzną, wolną kobietą, ale zawsze w połączeniu z Chrystusem tę wolność do, do, doświadczysz we właściwy sposób. I w Twoim i moim interesie jest nauczyć się żyć życiem wolnego człowieka, wolnego w Chrystusie, człowieka niezniewolonego przez trudne doświadczenia, one się będą czasami nam przydarzać, czy chcemy tego, czy nie chcemy. Człowieka niezniewolonego przez brak miłości, a czasem będą takie e, nisze pojawiać się w naszym doświadczeniu. Człowieka niezniewolonego przez nieprzebaczenie, choć czasem ludzie niektórzy nam tak mocno dokuczą, że będziemy życzyć sobie śmierci. Człowieka niezniewolonego przez zranienia. Czy to nie jest niesamowite? To jest naprawdę niesamowite. Potrzebujesz trochę czasu. Ja potrzebuję trochę czasu. I gdy nie zabraknie nam cierpliwości wobec nas samych, gdy nie damy się zniechęcić e, chwilowymi trudnościami, a one pojawiają się i będą się pojawiać wynikającymi z twoich skłonności i ograniczeń, lub pewnymi utrudnieniami ze strony innych. Czasami jest tak, że inni ludzie nam robią e, różne przeszkody. Jeżeli nie stracisz tej cierpliwości, to co, co nowe? Co pochodzi z tego nowego źródła, nowym źródłem naszego życia jest Jezus Chrystus, stanie się udziałem Twojego i mego życia. Krok po kroku, dzień po dniu. Słuchajcie, ta prawda, że jestem dzieckiem Boga, ta prawda, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa, będzie realizowała się przez całe życie. Ciągle na nowo, w ciągle w nowej odsłonie. Tego nie możesz nauczyć się na zapas, tego nie możesz nauczyć się raz na zawsze. To się ciągle w tobie dzieje, to się będzie ciągle w tobie dokonywało. Będziesz ciągle odkrywać now, no, no, nową barwę. Wiecie, ja jestem fanem przyrody, uwielbiam różne pory dnia i obserwuję, jak światło bawi się często od rana do wieczora. I ono o różnych porach dnia e, i wieczora jest inne, piękne. Podziwiam pod różnym kątem padające światło, wpadające w różne kątki i to powoduje taki, a nie inny widok. I też, są bardzo ulotne, uciekają. A ja siedzę. I... Co się z tobą, Grzegorz, dzieje? Stoję w miejscu podziwu. I wiecie, będziemy stawać w miejscu podziwu tego, co Bóg mówi do mnie, do ciebie, o, to, o byciu uczniem, i ciągle się tego do końca nie nauczysz. A gdy wpadniesz w miłujące ramiona tam, po tej drugiej stronie, będziesz wiedzieć wszystko w Chrystusie, i powiesz, wspaniały Panie jesteś. Na co więc patrzysz? To będziesz widział dokładnie to, na co patrzysz. Zapraszam cię dziś, proszę, proszę z całego serca, patrz. Na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, i ucz się odbijać podobieństwo Boga w taki sposób, w jaki tylko Ty możesz to zrobić. Pamiętajcie, mówiłem: Ja odbijam tak, jak ja mogę, a Ty jak Ty? I nie musimy się porównywać. Bóg chce, żebyś zechciał, zechciała. Ja nie zrobię tego za Ciebie, a Ty nie zrobisz tego za mnie. Więc zapraszam, popatrz dzisiaj na Jezusa. Odwróć swój wzrok od siebie i popatrz na Niego i dopiero w Jego świetle i z Jego perspektywy spójrz na swoje życie. Tak wiem. Twój wzrok łatwo będzie od czasu do czasu leciał w stronę samego siebie. Jako dowód pokazuje? Rano wstajesz i co najpierw robisz? Takież do łazienki, patrzysz w lustro. Taka, taka, taki żart. Życie od nas zmusza, żeby spojrzeć w lustro. Zanim do pracy pójdziesz, to musimy sprawdzić, jak wyglądamy, tak? I lustro skierowuje uwagę naszą na nas samych i jesteśmy tak przyzwyczajeni, że nam łatwo przychodzi popatrzeć na siebie samych. Ale potrzebujemy nauczyć się wypracować mechanizm, aby regularnie zwrócić uwagę na Jezusa Chrystusa. Po drugie, uczeń słucha nauczyciela. Uczeń wsłuchuje się w mistrza. On zna nauczanie mistrza. Uczeń rozmawia z nauczycielem, konsultuje z nim swoją drogę. Uczeń w swojej drodze życiowej naśladuje. On więc słucha, aby okazać mu posłuszeństwo, żeby go naśladować, bo uczeń to jest ktoś, kto idzie za swoim mistrzem. Piotr stanął przed Jezusem i go skarcił za to, że on powiedział, że płynie na krzyż. A Jezus powiedział do niego, idź przed szatanie, co jest trochę nie do końca do, wyjaśnione. On powiedział szatanie, stań za mną. Bo to nie ty jesteś mistrzem, ja jestem mistrzem, ty jesteś uczniem i zajmij miejsce ucznia, a nie kręłuj się na nauczyciela. Stań za mną. Uczeń co robi? Naśladuje mnie, podąża krok w krok za mną. To jest piękne. To jest piękne. Nie stawaj przed nauczycielem, żeby mówić, jak on ma robić. I to jest jedyny nauczyciel, który wie lepiej niż ja. Każdy inny może w jakiejś mierze się mylić. Nie ma, nawet jak są nauczyciele w szkole, oni też mogą się mylić. Halleluja. Ale jedyny nauczyciel się nie myli, Jezus Chrystus. To ważne, kogo i czego słuchasz, bo dokładnie to, czego słuchasz, napełnia twoją duszę, napełnia twój umysł, napełnia twoje serce, by stać się częścią ciebie. To, co słyszymy, ma no nie tylko wpaść do, 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 do półek naszego umysłu, ale owładnąć całą naszą istotą, całym naszym jestestwem. Potrzebujemy wsłuchiwać się w Boże Słowo. Potrzebujemy wsłuchiwać się, by, by nasza dusza wypełniała się Chrystusem przez Boże Słowo, bo ona będzie e, mówić nam o Chrystusie dzięki Bożemu Słowu. I wiecie, nikt z nas przy zdrowych zmysłach. Rano wst nie wstaje, nie jedząc, znaczy nie wychodzi do pracy, nie jedząc wcześniej śniadania. Gdy wstajemy, to musimy coś przekąsić. Dlaczego? To jest taka potrzeba naszego, naszego biologicznego, naszego organizmu, naszej biologii. I to jedzenie dodaje nam sił, energii i idziemy w wyzwania dnia codziennego naładowani pokarmem, który tak ładnie się rozkłada w naszej ciałce. Znaczy nic nie instynuuje, ale nasyca nasze Ciało dobrem i obfitością. Wiecie, tak jak nasze ciało musimy stymulować, tak naszą nową naturę też należy zacząć stymulować. Skoro Bóg stworzył w tobie i we mnie nowego człowieka, Hello Grzegorz, jak tam dzisiaj nakarmiłem Ciebie, powinniście czasami takie pytanie sobie zadać. Czy nakarmiliście swoją duszę? Czy wychodzicie z domu z jakimś taką myślą, nawet wersetem, fragmentem? Mamy ją stymulować. Nasza nowa natura potrzebuje być stymulowana, karmiona. Ale uwaga, coś powiem, co będzie brzmiało jak herezja. Nie musisz czytać Biblii, aby być zbawionym. Wcale nie musisz. Zgadzacie się? Nie musisz czytać Biblii, aby być zbawionym. Ale uwaga, ale poprzez czytanie Biblii, karmienie się Bożym Słowem, zaczynasz. Stymulować swoją nową naturę, którą otrzymujesz w momencie Nowego Narodzenia. Zaczynamy karmić się, zaczynamy nasycać się krok po kroku prawdą Bożego Słowa. Dlatego karm się Słowem Bożym regularnie. Nasycaj się nim regularnie. Nasycaj się tym słowem, niech ono Cię przenika, dociera do, do najdalszych zakątek Twojej duszy, przenika wszystkie sfery Twojego życia i robi to, co ma zrobić. I wiecie co się dzieje, gdy, dajemy, gdy robimy to y, napełnianie się? Czytamy w liście do Rzymian w 12 rozdziale w wierszu drugim: Nie dostosowujcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez... Odnowienie myśli, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Boga, co jest dobre, co Mu się podoba i co jest doskonałe. Co się niezwykle dzieje? Nasz umysł ulega odnowieniu, i dzięki temu zachodzi nas niekontrolowany przez nas, a prowadzony przez Ducha Świętego proces przemiany. I my przez to Wystawianie się na Boże Słowo dajemy Bogu prawo, aby mógł nas przemieniać. I dzięki temu zaczynamy rozumieć rzeczy, które nie rozumieliśmy, i odkrywamy, że to Słowo nie ogranicza, daje nam nowe możliwości w tym świecie, abyśmy żyli według Bożego Serca. Poznawanie tego, co Bóg mówi o sobie i Tobie, jest kluczowe w rozkształtowaniu nowej natury, bo jeśli nie znasz swojego Boga. Nie poznasz swojej natury. To jest paradoks. Jeśli wybierasz się w poszukiwanie prawdy o sobie, a nie pójdziesz w tym poszukiwaniu do Boga, to tak naprawdę oddalasz się od tej prawdy. Dopiero ten to jest ten paradoks. Gdy szukasz Boga, to w Bogu odnajdujesz prawdę o sobie. I, i to jest niezwykłe. Gdy szukamy Boga, to w Bogu odkrywamy prawdę o sobie, o tym, kim my jesteśmy. A my jesteśmy dziełem naszego Twórcy, naszego Boga. Mam więc poznać Boga, aby poznać samego siebie. Mam poznawać Jego Słowo, bo przez Słowo poznaję Boga, zaprzyjaźnić się dzięki temu Słowu z Jezusem i Go słuchać. Mogę rozpocząć dialog z Bogiem, gdy czytasz Słowo Boże, to nie chodzi o to, że stajesz przed, prawodawstwo, który, przed prawodawcą, który jest bolesny i trudny. Ale mamy prawo rozmawiać z Bogiem, zadawać Mu pytania. I w, ty, I w ten sposób, gdy tak się zaangażujemy, nasz umysł skupia się na tym, co nowe, i zaczynają się dziać dobre rzeczy, przechodzimy proces przemiany. Ale czasem w tym procesie przemiany będzie walka. I obiecuję Wam, że, że takie rzeczy będą się zdarzać. A wiecie dlaczego? Bo to jest naturalny porządek tego świata. Będzie walka. Trzeba czasem zostawić coś w swoim życiu, co tak bardzo kochamy, a jednak Bogu się nie podoba. Czasami musimy pewne przyzwyczajenia zostawić, nauczyć się, że najpierw Bóg we wszystkim, przed wszystkim. Szatan zrobi wszystko, aby nas okłamywać i oszukiwać. Jeśli już nas nie, nie uda mu się pogrążyć, to będzie chciał przynajmniej sprawić, aby nam życie było uprzykrzone, abyśmy nie znali pełnej prawdy o sobie, o Bogu, aby, aby do tej wieczności abyśmy wchodzili do tej wieczności, czy ta wieczność, wchodzili do niej jako biedni spadkobiercy wieczności, a nie pełni dobrych dzieł, które Bóg w nas sprawił. On chce Okradać, bo on jest super złodziejem, naj, największym i, i najgorszym z możliwych do wyobrażenia. On okrada nas z pewności w Jezusie Chrystusie, z Bożego Pokoju, odbiera nam poczucie radości i robi zamieszanie co do naszego, e, naszej pewności, i kim jesteśmy. Więc Bóg potrzebuje Twojego serca, bo gdy On ma Twoje serce, to on ma wszystko. Potrzeba więc mojego i Twojego serca która jest z Jezusem i potrzeba, uwaga, dyscypliny. Miłe słowa zachęty nie pomogą, gdy w tobie nie zrodzi się potrzeba dyscypliny, która rozwija się w toku um, regularności. Dyscypliny w słuchaniu Słowa Bożego. Nasz Mistrz zaprasza do relacji, zaprzyjaźniania się z Nim, przebywania z Mistrzem, do rozmowy ze sobą w modlitwie. I to wszystko... To gorące serce, aby mogło być nadal gorące, potrzebuje tej podstawowej dyscypliny. Tej dyscypliny, ponieważ Słowo Boże ma przeniknąć nas dogłębnie i potrzebujemy czasu, by ono nas przeniknęło, aby kłamstwa nie miały na nas wpływu, aby nie niszczyły nasze, na, naszej, naszej przyszłości, bo chcemy być uczestnikami dziedzictwa. To Boże dziedzictwo jest nam przygotowane. Ono jest piękne, ożywiające, nowe i pociągające, jest świeże. Ono zawsze sprawia, że idziemy w górę. Patrz, słuchajcie, chcę, abyśmy my tutaj na gruncie naszego narodu zapomnieli, odrzucili wreszcie filozofię, teologię, młotkowania ludzi po głowach. Mamy szczególny dar w całej Europie, aby młotkować się, aby ściągać innych za nogę, aby poniżać, aby zazdrościć, aby, aby czuć zawiść, gniew i złość. Słuchajcie. Możemy to zmienić. Wiecie dlaczego? Bo mamy w Chrystusie Jezusie dar. W Chrystusie Jezusie jesteśmy niepowtarzalni. Nikt za Ciebie życia nie przeżyje i nikt nie będzie tym pięknem Chrystusa w Twojej odsłonie, w Twojej osobie. Możemy siebie wspierać. P musimy być jak te balony, które wzbijają się i swoją pięknem i niezwykłością zadziwiają cały świat. Te Boże balony chwały Chrystusowej. To dziedzictwo nasze. Nie dajmy się tym przekazom, ten przekaz pokoleniowy, tym przekazom pokoleniowym zagnieżdżonym w nas, aby one były przemycane, wślizgiwały się do nas samych. Nie musisz z nikim walczyć, nie musisz nikogo, um, nikomu zazdrościć. Halleluja! Możesz dziękować za tę osobę i błogosławić ją i możemy złamać nasz ten przekaz pokoleniowy, że, że mamy zawiść, złość i zazdrość. Możemy żyć nowością życia. Możemy chodzić w prawdzie. Mamy słuchać Mistrza, poznawać Jego naukę i słuchając, przeżyć to odnowienie myśli i doświadczyć przemiany w swoim życiu. Mamy czytać Boże Słowo i czytając, uznawać i poddawać się Bożemu Słowu, poddawać Jemu swoje życie. I nie mieć i nie stawać w pozycji porównywania się z innymi ludźmi. No dobra, zobaczymy jak u innych idzie. A może jestem lepszy, może jestem wyżej. To jest bardzo zła filozofia. Dobra filozofia dla starego człowieka, dla nowego człowieka jest nie do pomyślenia. Karmy się Bożym Słowem, bo Słowo Boże to pokarm dla Twojej i mojej duszy. Odżywiaj się dobrze. Po trzecie, uczeń przebywa z innymi uczniami, buduje z nimi relacje. Patrzcie, jakie jest to niezwykłe. Bóg nie powołał nas do samotnego uczniostwa. Bóg w Chrystusie powołuje nas do wspólnego uczniostwa. W Dziejach 2, 41-42 do czytamy Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i, i tego dnia dołączyło do nich trzy tysiące osób. Trwali oni w nauce, apostołów we wspólnocie, razem łamali chleb i, ustawali, i nie ustawali w modlitwie. Mieli wspólnie razem małych chleb, przebywali, dużo jedli. Tak tam naprawdę. Wiecie, dobre jedzenie albo wspólne jedzenie to jest super okazja, by rozwijać relacje. Nie bójcie się, zjeść z kimś. Lepiej jest zjeść z kimś niż samemu. To może być super jedzenie, ale czegoś tam brakuje. Wspólne uczniostwo. Bóg wymyślił, byśmy byli we wspólnocie, abyśmy tam budowali relacje. Jezus po to powołał Kościół. Jesteśmy powołani do wspólnego, a nie samotnego uczniosa. Powtarzam to. I wiecie, w tej relacji będziemy ćwiczyć się w uczeniu, czym jest miłość bliźniego. Dlaczego? Zapewniam was, gdy jesteśmy w gromadzie, gdy jesteśmy w stadzie, sporo kantów ściera się z sobą. Zdarzyło się wam kiedyś e, tak udem walnąć w kant stołu prostokątnego? Jak się czuliście? Po trzech dniach widziałam, że tak, tak, po pierwsze poczułem ból, a po trzech dniach widzę, że mam różne odcienie: zielone, brązowe i tam fioletowe. My, Boże, czy ja kiedyś, jak jestem na, na, na zajęciach ze studentami, nie, nie uderzę się w jakąś ławkę? A w się sensie mówią, że za bardzo biegam po sali. D dobra. Przynoszę do musieńce, moja żona ogląda mnie, mówi Grzegorz, co ty robiłeś? Biłeś się z kimś na zajęciach? Jesteśmy, I mamy takie kanty. I wiecie co? Nie ma. Tutaj nikogo, kto by nie miał takich kantów. Wszyscy mamy te kanty. To jest sprawiedliwość Boża. Ale wiecie, w tych kantach uczymy się miłości bliźniego. Bo po miłości nas poznają. Nie po czystym i pachnącym ubraniu. Choć i to jest ważne i nie należy tego zaniedbywać. Nie po dobrze przygotowanym nabożeństwie i kazaniu, choć i to jest ważne, ale ludzie będą nas poznawać po miłości. Amen. A, halleluja, powiedzmy to, amen. Ludzie będą nas poznawać po miłości. I wiecie, gdy Jezus był z uczniami w Wieczerniku, na kilka godzin przed swoją śmiercią czytamy, że w Ewangelii Jana 13, rozdział 34-35 powiedział takie oto słowa. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich da, darzyć będziecie miłością. Tylko we wspólnocie z innymi, w relacji z innymi, mogę naprawdę przeżyć, czym jest Krzyż Jezusa, i to zarówno w sensie jakim, i wolności, i wysiłku. Popatrzcie, to jest bardzo ważne zdanie. Tylko w relacji z innymi ludźmi przeżyje Krzyż Jezusa w sensie wolności i wysiłku. Wysiłku, bo będzie potrzebny. To wam gwarantuję i obiecuję w relacji z innymi osobami, które nie zawsze są proste do zrozumienia i nie zawsze jest warto, łatwo jest z nimi żyć na co dzień. Nie wiem, czy wiecie? Czasami dobrze jest zadać pytanie, czy ja jestem łatwym w obsłudze człowiekiem. Grzegorz, czy ty jesteś łatwym w obsłudze człowiekiem? Tylko nie odpowiadajcie od razu, bo nie wiem, czy przeżyję. Tak, to jest wysiłek i wolność. Wiecie, ale pomimo tego, mamy też wolność w Chrystusie, do wiecie do czego? Aby z jednej strony prosić drugiego o przebaczenie i nieraz mi się zdarza, że idę do osoby i proszę, aby mi przebaczyła moją niewrażliwość, za dużo powiedziałem, nie powiedziałem właściwie, albo nie zadziałałem wtedy, kiedy liczyła na moją pomoc. A czasem ta wolność, aby, aby pójść do kogo i prosić do kogoś, prosić, żeby też ktoś do Ciebie przyszedł i prosił o przebaczenie. Po czwarte, uczeń przekazuje naukę nauczyciela. Widzicie, On, on jest z Nim i patrzy na Niego, On e, słucha Go i naśladuje. On jest z innymi, a teraz on idzie dalej i przekazuje naukę nauczyciela. I, I powołam się na piękny tekst, który uważam, że jest najlepszy, jeśli chodzi o z polskich tłumaczeń. Jedynie od, najlepiej oddaje ze wszystkich przekładów myśl. To jest Mateusza 28, 19-20. Nie powiem który przekład, bo byłoby to nieuczciwa konkurencja. Idąc więc. Czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co Wam nakazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I zwróćcie uwagę: jedyna fraza, która tu występuje w trybie rozkazującym, czy coś nakazuje, to jest: czyńcie uczniami wszystkie narody. A później mamy imię słowy pisane w formie ont. I one tutaj są trzy. Idąc, chrzcząc, nauczając. Tak jest w tekście greckim. Idąc, chrząc i nauczając. Więc gdy idziemy głosić, to mamy na myśli, aby stali się uczniami. Gdy chrzcimy, to mamy na myśli, aby mieli inicjację w życie ucznia. Gdy, gdy nauczamy później, to mamy na myśli dojrzałość i pełne wymiary ucznia Jezusa Chrystusa. Uczeń przekazuje naukę nauczyciela. Jezus robił to samo. On szedł, odgłosił, ludzie przychodzili do Niego. Uczniowie później chrzcili i nauczali. Fascynuje mnie to sformułowanie czyncie uczniami. Tam nie jest powiedziane czyncie zwolennikami czegokolwiek albo czyncie parafianami, ale czyncie uczniami. Co robi uczeń? Uczy się. Co robi uczeń? On pozwala, aby być przemienianym. Ma postawę ucznia, ale też idzie i innych czyni uczniami. Bo Bóg nas uczynił, abyśmy byli rybakami ludzi, abyśmy czynili ich uczniami Jezusa Chrystusa. I mamy to robić tak długo i być tak uczliwi, aż do czasu, gdy się skończy ten świat. Uczeń przekazuje naukę swojego mistrza. Przekazuje naukę swojego mistrza. I wiecie, co jest niezwykłe w przekazywaniu? Zanim cokolwiek powie, będąc przesycanym przez Chrystusa Jezusa, On już coś wnosi przez to, kim jest. Czy zdarzyło się wam coś takiego, że ktoś przechodzi? I musicie przerwać rozmowę. Musicie oderwać się od wszystkiego, bo wiecie, że coś tu się dzieje i przyglądacie się tej osobie, która przechodzi. Czujecie godność, dostojeństwo, że idzie ta osoba, jest niezwykła, coś w sobie niesie. Dziecko Boże, uczeń Jezusa Chrystusa, właśnie też idzie i on też coś niesie. I gdy otwierasz usta, gdy wypowiadasz słowa, to słowa są w, jak w drugiej w kolejności. Przed pierwszą rzeczą, która nazywa się chwałą, jaką niosę, jaką ty niesiesz, jaką my, no, niesiemy. Czy uczeń jest doskonały? Nie, nie jest doskonały, ale już posługuje się niedoskonałymi, aby głosić doskonałe królestwo zgotowane od założenia świata. I poprzez te niedoskonałości objawia się nauczyciel wszechczasów. Objawia się ktoś, z kim możesz podjąć. Współpracę. On zaprasza Cię do współpracy. On zaprasza w ten, do, do Ciebie i mnie do współpracy. I po piąte, uczeń stanie się jak mistrz. Oto mówię coś, co jest szczególnie ważne dla Ciebie i dla mnie. Jesteśmy tak stworzeni i tak zaprojektowani, że mamy stać się jak mistrz. I wiecie, tutaj nie ma kobiety i mężczyzny, nie ma starszego i młodego, nie ma żadnej cezury wiekowej. To zadanie do śmierci, dla każdego bez wyjątku. I nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć: Panie, tu już wykonałeś swoje dzieło, bo to powiedzenie tak naprawdę jest powiedzeniem, że już jestem najwspanialszy, nikt mi nie dorówna i nawet Jezus nie jest mi w stanie cokolwiek powiedzieć. W Łukasza 6:40 czytamy: Nie ma ucznia nad mistrza, każdy dobrze przygotowany jest jak jego mistrz, albo będzie jak jego. Mistrz, każdy będzie dobrze przygotowany. Będzie dobrze przygotowany. Albo uczeń nie jest ponad nauczycielem, każdy natomiast kto się wydoskonali, będzie jak jego nauczyciel. Jesteśmy przemieniani na obraz i podobieństwo naszego mistrza. W procesie uczniostwa stajemy się jak mistrz. I wiecie, i teraz chcę powiedzieć coś, co jest bardzo ważne. Bóg patrzy inaczej jak człowiek, patrzy inaczej jak ja i ty, ktokolwiek to jest z nas. Bóg patrzy inaczej. I kiedy Bóg patrzy na ciebie w tym miejscu, gdzie jesteś, w tych sytuacjach, w których się znajdujesz, to On widzi z perspektywy już skończonego dzieła Bożego. Nie masz pojęcia, na czym polega twoje skończone dzieło Boże, ale Bóg wie. Jak będzie to twoje skończone dzieło wyglądało? I on patrzy na ciebie, na ciebie mówię do twojego serca dzisiaj z perspektywy już skończonego dzieła, a moim zadaniem przez te słowa jest pobudzić ciebie, aby w Tobie było to myślenie. I wiecie, zawsze, chcę to powiedzieć, zawsze jestem poruszony pewnym tekstem, którym mamy, e, tym tekstem, który mamy w Ewangelii Łukasza. Poruszony, bo to jest super ilustracja, to jest ten dowód z Pisma Świętego o, o Szymonie, gdzie Jezus będzie coś mówił do Szymona, będzie nawiązywał do jego życia. To jest piękny tekst, który coś mówi o Szymonie. Piotr, jak wiemy, w pewnym momencie trudnej sytuacji wypiera się publicznie Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy dobrze wczytywaliście się. Publicznie wypiera się Jezusa Chrystusa. Nie trudno nam wyobrazić, i to robi to trzykrotnie, I to nie robi raz, ale trzykrotnie. Nie trudno nam wyobrazić cały ból w sercu Piotra po tym wydarzeniu. Jednak to, co porusza, i myślę, że nie tylko mnie, ale was, to to, że przed tym zajściem Jezus do Piotra w Łukasza w 22 rozdziale, wiesz 31-32, wypowiada takie oto słowa: Szymonie! Szymonie! Oto szatan wymógł, abym was aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast, popatrzcie, diabeł zawsze ciągnie w dół, a Chrystus, ja natomiast błagałem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara, a Ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. To zdanie mnie wstrząsnęło, ono mnie zgruchotało, zdruzgotało, powaliło na nogi, pokazało, że Bóg zawsze chce ciągnąć w górę. On wie, że być może nieraz zawiedziemy go, wie, że być może nieraz zrobimy coś jak Piotr. I wiecie, Piotr poszedł do Galilei po tym, wrócił do zawodu, który poprzednio czynił, łowił ryby i Jezus go spotkał nad jeziorem. Zadał mu pytanie. Czy Ty mnie kochasz bardziej niż oni? Najpierw, czy miłujesz mnie kochasz? Wiecie, Piotr zrobił niesamowitą rzecz, powiedział i to jest znak, że coś stało się w jego sercu. Panie, Ty wiesz. Już to nie jest Piotr, który staje i mówi Panie, ja wszystko wiem. Oni się zaprą, ale nie ja. Teraz mówi, Ty, Panie, Ty wiesz. Jezus go przywraca do siebie. I później, kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, on staje, ale razem z jedenastoma i głosi Ewangelię nawracają się ludzie. I on później będzie utwierdzał i umacniał wspólnoty. Bóg widzi nas z perspektywy skończonego dzieła. Widzi Ciebie tu bez wyjątku. Tu nie ma osoby, która tak nie widzi. Czy jednak tylko w Tobie on znajdzie wiarę? Bóg patrzy inaczej. W Piotrze gwałtowniku, który. Malchusowi obciął ucho, w, w tym w, w Piotrze, który wyrzekł się go. Widzi potężnego przywódcę, który umacnia Kościół. Bóg jest inny niż człowiek, który patrzy na pozory. Bóg inaczej patrzy niż człowiek. Bóg widzi nasze serca. Ty jakoś siebie widzisz, ale On też jakoś Ciebie widzi, i zapewniam Cię, że Jezus widzi Cię inaczej niż Ci się wydaje. Czy ja mogę zrozumieć Jego perspektywę? Mogę tylko uchwycić się jednej prawdy: że Bóg mnie zna lepiej i że On chce mu jego dobra. I w tej prawdzie, i w tej, nie, tej słabości, i nieumiejętności czasem radzenia w życiu mam przybiegać do Niego, a w nim będę wiedział wszystko. Diabeł będzie zawsze jak lew, ryczący, jak czytamy w pierwszym Piotra. 5.8. Starał się nas pogrążyć, mamy być trzeźwi i czuwać. Ale Paweł, znaczy Piotr w tym samym pierwszym liściem pokazuje piękne słowa Piotra e, e, Biblia. 5.9. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Diabeł będzie przychodził i chciał nas pogrążyć, ale ma mu się przeciwstawić mocni w wierze. Mocni w wierze. To oznacza nie w oparciu o swoje siły, o, o wyprodukowaną porcję swojej wiary, ale w oparciu o to, kim jest Jezus i kim jesteś Ty w nim. List do Hebrajczyków mówi 12,2: Utkwimy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. Widząc, co, co tak naprawdę jest powiedziane: Z nim damy radę, w nim, z Chrystusem dasz radę. Bez względu na cenę, nawet gdyby to była cena śmierci. I Bóg nas i zostawił sierotami, posłał swojego ducha. On przypomnie nam wszystko i nauczy nas wszystkiego, jak czytamy w Jana 14.26. Jezus jest z nami, ze swoimi uczniami, aż do skończenia świata. On jest z Tobą i ze mną aż do końca świata. Bóg przed nami, jest z nami, będzie po nas, ze wszystkimi, którzy będą służyć aż do skończenia świata. Czy to Ciebie nie porusza? Dlatego nie bój się tego miejsca, w którym jesteś. Patrz na tego, który bardziej myśli o tobie i który jest w stanie sprawiać, abyś jako uczeń, uczennica, rozwijał się, rozwijała się. Powstańmy. Powiedziałem o pięciu rzeczach. Uczeń to jest ktoś, kto patrzy na mistrza. Uczeń to jest ktoś, kto słucha mistrza i go naśladuje. Uczeń to jest ktoś, kto przybywa z innymi uczniami. Po czwarte, uczeń to jest ktoś, kto przyprowadza innych do nauczyciela. I po piąte, uczeń to ktoś, kto na pewno będzie jak mistrz. To jest Boża obietnica. I oto teraz możemy przyjść do Boga. I proszę, abyśmy mieli taki czas święty przed Bogiem. Panie, Twoje słowo jest niezwykłe. Twoje słowo jest wspaniałe. Panie Jezu, dziękuję Ci za dar uczniostwa. Dziękuję Ci, że jesteś moim mistrzem, jesteś mistrzem każdej osoby tutaj na tym miejscu. Jako nauczyciel idziemy za Tobą, prowadzisz nas, a my idziemy za Tobą, aby Cię naśladować i być do Ciebie podobnymi. Chcemy to robić z radością. Chcemy to robić w wolności. I teraz oto błogosławię każdą osobę, która tęskni za tobą, abyś wypełniał, błogosławił, prowadził, kierował i umacniał. Przyjmujmy Jezusa dzisiaj. Ja wiem, że on Cię dotyka. Daj mu się dotknąć, jak trzeba zapłacz. Jak trzeba usiąść i posiedzieć w, w ciszy i posłuchaj Go. Ale to są te święte chwile Twoje z Nim. Najpiękniejsze perełki, w którym możesz doświadczać swojego nauczyciela, niedościgłego mistrza. Amen. I zanim pójdziemy dalej, chciałam poprosić nie, nie siadajmy jeszcze poprosić naszych duszpasterzy, pasterzy proszę, wyjdźcie tu do przodu. Stańcie tu z przodu. Tak dużo powiedziałem, że my wszyscy jesteśmy uczniami Jezusa. Jesteśmy wspólnotą. Jesteśmy rodziną Pana Jezusa. Chciałbym teraz coś nam zaproponować. Tutaj przed sobą, po waszej prawej stronie, po mojej lewej, widzicie tutaj tablicę. Ona ma puste miejsca. Chcę Wam zaproponować, abyśmy wszyscy mogli podjąć post z taką myślą, aby to, co najważniejsze, zawsze było najważniejsze, tak w życiu każdego z nas, jak i w naszych domach, w naszym kościele, w naszej społeczności. I wiecie, możesz tutaj, możemy tutaj podejść, jeśli czujemy takie. Gdzieś tutaj, działanie Boga w sercu, jeśli czujesz, jeśli masz taką gotowość i otwartość, możesz podejść, możesz wpisać się na tę listę. Ale przy okazji możesz też wyjść i modlić się z duszpasterzami, aby wspólnie, razem doświadczać e, takiego umocnienia, bo dobrze być uczniem Jezusa Chrystusa. I możesz podejść pod, pod tę tablicę, która jest pod tym krzyżem. I wspólnie razem, gdy będziesz wpisywać się, będziemy modli przez miesiąc modlić się. Ja wierzę, że Bóg będzie działał. Że Bóg będzie działał w Twoim i moim życiu, że będzie działał w naszym życiu. A pod, pod tą tablicą tutaj jest e, kosz z książeczkami. Piękne, wybrane wersety na każdy dzień postu e, z Pisma Świętego, aby nam towarzyszyły i tworzyły taką wspaniałą, e, e, wspaniały pokarm. I te tablice później na następne niedzielę postawimy tam z tyłu sali. Zawsze będzie można dojść i dopisać się, aby, aby to doświadczenie naszego wspólnego postu i modlitwy było radosnym doświadczeniem na każdą chwilę. Zapraszam. Chcę tylko na koniec powiedzieć, Bóg w Jezusie mówi, to oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Cieszymy się, że jesteście z nami i że możemy dzielić się z Wami Bożym Słowem także online. Jeśli to dzisiejsze przesłanie dotknęło Waszego serca, możecie nam o tym opowiedzieć pisząc na adres online.małpa.sch.północ.pl A jeżeli podoba Wam się to, co robimy i chcecie pomóc nam się rozwijać, możecie to zrobić. Wejdźcie na naszą stronę internetową i przekażcie dowolną kwotę na konto SCH Północ z dopiskiem Multimedia. Cieszymy się, że jesteście z nami i do zobaczenia za tydzień.